Witam bardzo serdecznie w grze Afterburner na Pegasusa albo na NES-a. Więc zaczynamy rozgrywkę, czyli strzelanina taka samolotowa. Oczywiście tutaj przynajmniej w tej wersji na tą konsolę przy pomocy tych zwykłych strzałów no da się przynajmniej zbijać. O, jak mnie to trafiło, nie wiem. Da się przynajmniej zbijać te samoloty przeciwnika. Jeśli zrobimy to szybko, to oczywiście one nie będą zawracać i też innym przyciskiem dajemy, nie wiem jak to mi się udało, też nie wiem jakim cudem udaje mi się czasem beczkę tą zrobić, po prostu nie wiem. I tak, można puścić oczywiście więcej rakiet niż jedną, albo można puścić tylko jedną rakietę innym przyciskiem, więc chyba, dobra, jakoś tą beczkę robię, nie wiem jak, ale jakoś się udaje. Już mamy drugi poziom. Gra jest zrobiona dość dobrze, jak na tego typu sprzęt. Można przynajmniej tym pociskom jakoś uciec, chociaż wcale tak łatwo może do końca nie jest. Tak, rakiet trzeba tutaj siać ile wlezie, no teraz mnie trafiła, bo się za bardzo jakoś tak zamiast na jeden kierunek się skupić podczas strzału, no bo tak najlepiej jest grać, że jeden kierunek wybrać i mieć szczęście, że nas nie trafi. No i niestety jest game over. Jak widać, ta gra jest zdecydowanie trudniejsza od tych, które rozgrywałem na inne platformy. No nic, zagram jeszcze raz. Gra jest wylansowana przez firmę Tengen w 1989 roku. I to jest wersja, no niektórzy nazywają amerykańską, tak? W każdym bądź razie jest to część pierwsza. No i chodzi tutaj o to, po prostu nie dać się zestrzelić i uciekać przed tymi pociskami. Od czasu do czasu tam jakąś rakietkę puścić. Oczywiście mamy tutaj taką mapkę, która troszeczkę pomaga w tym wszystkim. Gdzie i co jest. Aha, dobra, chyba wiem o co chodzi z tym, z tą beczką. Tą beczkę się wykonuje, jeśli mamy jakiś kierunek w jedną stronę i gwałtownie w drugą stronę szybko przewrócę, to wtedy jest szansa właśnie taką beczkę wykonać. A jeśli wykonamy taką beczkę, to jest też szansa uciec przed tymi pociskami znacznie łatwiej. Więc postaram się wykorzystać tą moją nową wiedzę, którą teraz mam, ale jak widać nie zawsze się to udaje, bo można, nie wiem czy mnie coś trafiło, czy po prostu zderzyłem się z jakimś innym samolotem. Ale no właśnie, jak beczkę się robi, to się udaje uciec przed tymi pociskami. Chociaż nie wiem czy zawsze, no ale liczmy na to, że tak. No teraz mnie znowu rąbnęło. I będzie chyba kolejny game over, tak? No niestety. Także widać, gra jest bardzo dynamiczna. Jest dość trudna. Nie wiem, czy uda mi się gdzieś dojść tutaj dalej jakoś specjalnie. Spróbuję jeszcze przynajmniej jedną partyjkę zagrać, aby też ten odcinek nie był zbyt krótki. Może się uda. Przynajmniej okaże się. Będę tutaj puszczał te rakiety, jak tylko będzie coś namierzone. To wtedy będzie szansa, że po prostu będę, no, miał większe szanse na przetrwanie tego. Dobra, jakoś cudem to udało uniknąć, ale się udało i to się liczy. Rakietami tutaj trzeba ładować, po prostu nawet się nie zastanawiać. Dobra, cały czas jeszcze mam ten nawyk robienia tych beczek z innych platform. Jak opisywałem tą grę, bo robię to w tym samym kierunku, w którym mam skręt, bo tak akurat tam było. Tu jest jednak odwrotnie, więc właśnie czasem mogę się zapomnieć. Jak na razie jest w porządku, udało mi się przejść pierwszy poziom bez strat. No nie wiem jak będzie dalej. Dobra, jakoś to umknąłem temu. No, nie da się tutaj inaczej, jak tylko po prostu rakiety i
i beczki, o ile to tylko się da. No tym razem niestety nie udało mi się. Ważne jest, żeby przetrwać te wszystkie naloty i nie dać się trafić, to wówczas się przechodzi te plansze w jakiś tam sposób. No, tutaj nawet beczka mi nie pomogła. No właśnie, czy ja ten drugi etap przejdę? Nie mam zielonego pojęcia. Ok, udało się przejść, to teraz mamy reload weapons, czyli jest przeładowanie broni. Ok, mamy missile, pocisków 150 mamy, to jest dość sporo. Trzeci poziom w ciemności, tutaj jakieś coś z tyłu zaczyna latać, więc no już trzeba się tutaj mieć na baczności. No chyba tutaj sobie nie bardzo poradzę z tym, z tą misją. No niestety game over. Także dość trudna gra, dość trudna gra. Jeśli ktoś lubi takie strzelaniny, to oczywiście polecam. Także chyba jest to jedna z najlepiej wykonanych wersji, w jakie przyszło mi grać. I co ciekawe, na zwykłą konsolkę 8-bitową, która naprawdę świetną tą wersję akurat tej gry tutaj posiada. Tylko tyle, że jest to wersja dość trudna. Więc cóż, nie będę przedłużał, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Nintendo.